Dzień dobry, kochani. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny film z cyklu Ciekawa Marka. I tym razem przedstawię Wam, zapoznam Was z polską marką dermokosmetyków. Jakiś czas temu na moim Instagramie pojawiło się zdjęcie kosmetyków, które sobie regularnie testuję i sprawdzam, z marką Basic Lab. Co się okazało? Wiele osób pisało w komentarzach, że pierwszy raz widzi te kosmetyki, jeszcze tej marki nie zna i chętnie by się z nią poznał. Ja sobie oczywiście sukcesywnie te kosmetyki zaczęłam stosować, sprawdzać, testować i w międzyczasie tutaj na moim kanale również pojawiły się komentarze, czy znam tę markę, czy stosowałam, czy znam konkretny dany produkt i też kilka osób pisało mi, że ta marka bardzo fajnie się u Was sprawdza, przynajmniej te konkretne produkty bardzo fajnie się sprawdzają. No i pomyślałam sobie, że czas najwyższy zrobić filmik dotyczący właśnie marki Basic Lab. Słuchajcie, to jest marka dermokosmetyków, czyli kosmetyków, które są bardzo dobrze przebadane i są skierowane pod konkretne typy naszej skóry, ale to co jest bardzo ważne i na co zwraca uwagę marka, to to, że wszystkie kosmetyki marki Basic Lab są skierowane do osób ze skórą wrażliwą, czyli coś idealnie dla mnie. W preparatach pielęgnujących do twarzy nie ma związków zapachowych, które jak wiemy mogą działać alergizująco, mogą działać uwrażliwiająco, mogą wywoływać swędzenie, pieczenie, wrażliwość skóry, a za to w preparatach pielęgnujących do skóry ciała zastosowano zapachy hipoalergiczne. I to jest bardzo dobry krok w kierunku tego, żeby właśnie Wam dzisiaj opowiedzieć o tych kosmetykach. Jak zawsze przy wszystkich moich analizach dotyczących marek kosmetycznych weszłam sobie na stronę, żeby sprawdzić, przebadać i prześledzić, co tam ciekawego marka posiada w ofercie i co się okazało. Mamy 6 gam pielęgnacyjnych, które skierowane są pod konkretne działanie danych preparatów. Mamy produkty do pielęgnacji twarzy, różnego rodzaju kuracje i serum. Są preparaty do pielęgnacji ciała, włosów, dezodoranty, antyperspiranty. Mamy też dostępne zestawy kosmetyków. Ta część, która jest skierowana do pielęgnacji ciała, rąk, dłoni, jest też taką częścią, powiedziałabym, rodzinną, czyli takie kosmetyki, które mogą używać wszyscy w naszej rodzinie. O, i to jest bardzo fajna sprawa, bo niewiele marek oferuje tego typu produkty. Zwróćcie uwagę na to, że marka nie posiada nie wiadomo jak ogromnej gamy ilości tych preparatów pielęgnacyjnych, ale bardzo fajnie się rozwija i z tego co już zauważyłam przez ostatnich kilka tygodni, między innymi też zmienia grafikę swoich opakowań. Jeśli chodzi o dostępność tych produktów, to możecie je zakupić stacjonarnie w Superfarm. Nie wiem co prawda, czy wszystkie kosmetyki tej marki są dostępne stacjonarnie, ale marka posiada też taką opcję, że możecie sobie zamówić je online. I tutaj bardzo ciekawa sprawa, ponieważ nie zakupicie tych kosmetyków bezpośrednio ze strony producenta, ale klikając sobie w dany kosmetyk, w tę opcję kup teraz, przekierowuje Was na Allegro. Nie wiem, czy to jest dobre, nie wiem, czy to jest złe, natomiast myślę, że z czasem, ponieważ tak jak mówię, marka się rozwija, będzie taka opcja, że będziecie mogli kupować bezpośrednio ze strony marki. Ja osobiście nie kupuję kosmetyków przez Allegro, nie korzystam z tego serwisu, bardzo rzadko mi się zdarzy, że coś tam sobie na Allegro kupię, więc też nie mogę się w tej kwestii wypowiedzieć jako użytkownik, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale na pewno rzuciło mi się to w oczy. Jeśli chodzi o ceny, to mamy je bardzo zróżnicowane, bo od kilkunastu złotych aż do około chyba 180 zł. I to też zależy od tego, jaką sobie wybierzecie pojemność. No i tutaj zatrzymajmy się na chwilę, ponieważ mało marek oferuje coś takiego, że możecie sobie wybierać w pojemności danych preparatów. Zazwyczaj jeśli macie serum, to jest ono w pojemności 30 ml. A zwróćcie uwagę, że tutaj marka daje nam taką możliwość, że możemy sobie zamówić serum w mniejszej pojemności i w większej pojemności. I moim zdaniem to jest świetne rozwiązanie, ponieważ my kobiety uwielbiamy testować kosmetyki, a w związku z tym, że uwielbiamy sobie testować te kosmetyki, to chcemy sprawdzać jak one się tam jak one na naszej skórze działają. Wymieniamy sobie, sięgamy po nowe i jeśli coś
znam się sprawdza i to bardzo dobrze, widzimy efekt działania takiego preparatu, to wtedy fajnie by było mieć ten preparat właśnie w większej pojemności. I tutaj marka daje nam taką możliwość. Przez to, że wybieramy sobie coś w większej pojemności, oszczędzamy też na pieniążkach, na naszej kasie, bo zwróćcie uwagę, że na przykład wybierając sobie zestawy, w których mamy konkretne produkty pielęgnacyjne, cenowo wychodzi nas to lepiej, niż jakbyśmy te preparaty kupowali sobie oddzielnie. I to jest właśnie taki jeden plus, który dostrzegłam, jeśli chodzi o markę. Tych plusów jest oczywiście więcej, ale to już sobie zrobimy w podsumowaniu. No i teraz tak, ja oczywiście nie przetestowałam wszystkich kosmetyków tej marki, bo to by było niemożliwe. Natomiast sięgnęłam po trzy. Pierwszy z nich to jest płyn micelarny, który jest skierowany do skóry tłustej i wrażliwej. I jest jeszcze opcja dla skór suchych, też oczywiście wrażliwych. Drugi preparat, po który sięgnęłam, to jest kuracja przeciwzmarszczkowa pod oczy, nawilżenie, ujędrnienie. Wybaczcie, mam tutaj tylko, pozostał mi już tylko kartonik. Nie wiem, jak to się stało. Tak, mamy intruza, który właśnie wszedł pod narzutę i się rusza. No słuchajcie, musi być jakiś akcent humorystyczny w moim filmie. Tak właśnie, kot schował się pod narzut. No ale dobrze, wracajmy do marki Basic Lab. Nie wiem, jak to się stało, że już po prostu gdzieś mi przepadło. Chyba wyrzuciłam już wykończone opakowanie, jeśli chodzi o te kuracje, a pozostał mi kartonik. Podejrzewam, że już na samym początku planowałam, żeby zrobić dla Was taki film, stąd też właśnie kartonik, który znalazłam ostatnio podczas porządków kosmetycznych. I trzeci preparat, po który sięgnęłam, to jest antyperspirant 72 godziny, natomiast dzisiaj na jego temat nie będę się wypowiadać, ponieważ stosuję go od niedawna. I jest jeszcze za wcześnie, żebym Wam opowiadała na temat antyperspirantu czy dezodorantu, ale wiem, bo prosicie mnie o to, będzie niedługo taki film, gdzie opowiem Wam o różnych fajnych tego typu preparatach. No i dobrze, skupmy się teraz właśnie na tych kosmetykach, o których chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Wybrałam kilka, żeby przedstawić Wam, przeanalizować składy, jak to zazwyczaj bywa. I zaraz dowiecie się, co takiego mają w sobie te kosmetyki Basic Lab i dlaczego też mnie tak zaintrygowały. Pierwszy produkt, o którym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, to jest właśnie ten płyn micelarny. Zanim przejdziemy do składu, muszę Wam powiedzieć, że jestem nim zachwycona. Rzadko spotykam takie preparaty właśnie typu płyn micelarny lub żel micelarny, które przy mojej skórze wrażliwej będą fajnie się sprawdzały. I zazwyczaj jest tak, że nawet jeśli te preparaty są przeznaczone do skóry wrażliwej, to nie mogę ich stosować w okolicy oczu, ponieważ tutaj też czasami zdarza się, że mnie podrażniają. A słuchajcie, ten płyn bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Nie dość, że fantastycznie oczyszcza skórę w tym pierwszym kroku i widać to w drugim kroku. O co tutaj chodzi? Zazwyczaj stosujemy płyn micelarny, wyciskamy go sobie na wacik, przemywamy naszą skórę i ściągamy tę pierwszą warstwę podkładów, pudrów, bronzerów, różu i całej reszty. Potem myjemy naszą skórę i jeszcze zdarza nam się, że podczas mycia, już po umyciu tej skóry, jeśli gdzieś wycieracie skórę na przykład takim bawełnianym ręczniczkiem, tak jak ja to robię, to zauważycie, że czasami pozostaje gdzieś ten podkład na ręczniczku. A wyobraźcie sobie, że stosując ten płyn micelarny zauważyłam, że już właśnie w tym drugim kroku tych pozostałości makijażu jest bardzo mało, a czasami wcale ich nie ma. I to świadczy o tym, że ten płyn fajnie działa, już właśnie w tym pierwszym kroku. Nie podrażnia, nie przesusza, nie ma uczucia ściągnięcia. Być może też dlatego, że mamy w nim bardzo fajne substancje aktywne, o których zaraz Wam opowiem. Ale ten płyn świetnie nadaje się również do zmywania okolicy oczu, ponieważ tutaj też działa, no może nie łagodząco, ale nie podrażnia. Nie ma tego efektu podrażnienia, zaczerwienienia, pieczenia wokół oczu. Nic absolutnie się nie dzieje. A co mamy w składzie? Oczywiście jest bazowa woda, bo inaczej być nie mogło. To jest produkt płynny, który nie posiada żadnego zapachu. A następnie mamy substancję myjącą,
pantenol, glicerynę, sok aloesowy, wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg z ogórka, wyciąg z rozmarynu, alantoinę, kompleks trzech składników dokładnie opisanych na stronie, trehalozę, humektant, humektant, trzy konserwant i sekwestrant. No właśnie, bo jeśli chodzi o te substancje aktywne i składniki, z których korzysta marka Basic Lab, to jest kolejny plus, o którym chciałam Wam powiedzieć, a mianowicie na stronie znajdziecie zakładkę, w której dokładnie opisane są wszystkie substancje, z których korzysta marka. Rzadko się zdarza, że gdzieś na stronach internetowych marek kosmetycznych wypisane są właśnie te wszystkie substancje i dokładnie opisane, a tutaj tak macie. Czyli jeśli na przykład nie orientujecie się w składach INCI, w czytaniu tych wszystkich składników, nie wiecie co to są jakieś opatentowane kompleksy i tak dalej, wystarczy, że wejdziecie sobie na stronę internetową producenta i w tej zakładce składniki macie wszystko dokładnie fajnie opisane. I to jest, tak jak mówię, ogromny plus dla marki. I zwróćcie uwagę, nie ma tutaj żadnych substancji kontrowersyjnych. Nie ma tutaj ciężkich substancji myjących, wręcz przeciwnie, mamy łagodną substancję myjącą, a mimo tego preparat jest naprawdę bardzo aktywny, w sensie aktywnego oczyszczania skóry, dokładnego oczyszczania skóry. Poza tym mamy substancje łagodzące, czyli alantoinę i pantenol. Mamy również sok z aloesu, który bardzo fajnie wpływa na skórę trądzikową, skórę tłustą. I mamy na przykład wyciąg z ogórka, który też bardzo ładnie wpływa na skórę. Także jeśli o mnie chodzi i jeśli chodzi o ten preparat, ja Wam go gorąco polecam do przetestowania. Nie wiem co prawda jak kosmetyk do skóry suchej, jak ten płyn do skóry suchej, bo jak wiecie ja posiadam skórę mieszaną, wrażliwą i dla mnie ten kosmetyk, ten preparat w oczyszczaniu to jest hit. Poza tym zobaczcie, jaką my tu mamy dużą pojemność, 500 ml i mamy przydatność 6 miesięcy. Kolejny kosmetyk, na którym się teraz skupimy, to będzie właśnie ta kuracja przeciwzmarszczkowa pod oczy, nawilżenie i ujędrnienie. I tutaj producent informuje nas, że mamy peptydowe serum z 10% argireliną, która jest taką substancją, można by powiedzieć, botox-like. Do tego mamy kofeinę i kwas hialuronowy. Preparat jest do stosowania na dzień i na noc o pojemności 15 ml i przydatności 3 miesięcy. No właśnie, teraz mi się przypomniało, dlaczego ja tak szybko zużyłam ten kosmetyk, bo on miał tylko przydatność 3 miesięcy. Ale zwróćcie uwagę teraz na to, co mamy w składzie. I znowu zaczynamy od wody, a następnie gliceryna, humektant, argirelina, hialuronian sodu, kofeina, niacynamid, pantenol, antyoksydant, emolient, kwas cytrynowy i zagęstnik. Czy wy to widzicie? Czy widzicie, jaki mamy tutaj prosty, fajny skład do stosowania właśnie w okolicy, preparat do stosowania w okolicy oczu? Wysoko w składzie mamy substancje aktywne, o których nas informuje producent, czyli ten kwas hialuronowy, ta argirelina w ilości 10%, czyli naprawdę bardzo, bardzo dużo, kofeina, która działa drenująco, ujędrniająco, coś wspaniałego. Dodatkowo mamy niacynamid, mamy łagodzący pantenol i powiem Wam, że ja bardzo polubiłam to serum, bo widziałam, że ono działa tak lekko rozjaśniająco w okolicy oczu, delikatnie nawilża tę skórę. Oczywiście musicie pamiętać o tym, że zawsze stosujemy serum w połączeniu z kremem. Jeśli sięgacie po tego typu preparat do stosowania w okolicy oczu, to warto na niego nałożyć jeszcze krem pod oczy, żeby ten efekt wzmocnić, żeby te substancje aktywne fajnie zadziałały i żeby nie było znowu tego efektu odwrotnego, czyli przesuszenia. I naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, jeśli chodzi o ten dermokosmetyk, o to serum, bo jest naprawdę fajne. Mamy tutaj substancje typu właśnie gliceryna czy kwas cytrynowy, które będą jeszcze sprawiały, że te pozostałe substancje aktywne fajniej zadziałają na naszą skórę. I skupmy się jeszcze na jednej ważnej sprawie. Otóż napisane jest na opakowaniu kuracja przeciwzmarszczkowa. Co to oznacza? Słuchajcie, tak jak nazwa mówi, przeciwzmarszczkowa, czyli coś, co będzie zapobiegało albo też powstrzymywało zbyt szybki proces powstawania zmarszczek.
Produkty przeciwzmarszczkowe to nie są produkty, które będą usuwały Wam zmarszczki ze skóry, bo tak to nie działa. My działamy tutaj prewencyjnie i sprawiamy, że te zmarszczki, które już mamy na naszej skórze wokół oczu, one nie będą się powiększały, nie będą się pogłębiały. To jest bardzo ważne. I to nie jest tak, że kosmetyki przeciwzmarszczkowe będą niwelowały Wam zmarszczki. One mogą wygładzić te zmarszczki w zależności od tego, jakie tam mamy substancje wygładzające, ale one mają sprawiać, że te zmarszczki nie będą się pogłębiały lub też, jeśli jeszcze zmarszczek nie posiadacie, że o ten czas ich powstawania, bo kiedyś one przyjdą, on się zdecydowanie wydłuży. Także słuchajcie, skład fajny, preparat bardzo fajny, buteleczka szklana z pipetą, super się go stosowało, fajnie się go używało, nie ma żadnych zapachów, nie było żadnego podrażnienia i to jest kolejny kosmetyk, który mogę Wam z czystym sumieniem polecić. No dobrze kochani, trzeci produkt, który teraz weźmiemy pod lupę, to będzie krem zimowy, krem na zimę. Co to takiego? To jest taki preparat, który ma chronić naszą skórę, działać trochę jak taki, taki płaszczyk ochronny, preparat barierowy, który mają wzmacniać też odrobinę, działać na ten hydrolipidowy płaszcz. I to są zazwyczaj takie preparaty, które nadają się do wszystkich typów skóry, które mają chronić nas przed czynnikami zewnętrznymi, przed mrozem, wiatrem, różnymi ciężkimi metalami z powietrza. Naprawdę jest tego ogromna ilość. I warto w okresie jesienno-zimowym mieć taki krem ochronny, barierowy, krem zimowy, który jeśli nie wykorzystacie w tym okresie, możecie zużyć na przykład jako ochrona dla Waszych dłoni. To jest coś, po co ja sięgam już od wielu, wielu lat w mojej pielęgnacji i nie wyobrażam sobie przejścia okresu jesienno-zimowego bez takiego jednego barierowego, takiego zimowego kremu. I bardzo mi się podoba to, że również marka Basic Lab posiada w swojej ofercie taki oto preparat. A co znajdziemy w jego składzie? I tutaj uwaga, mamy oczywiście wodę, bazę naszego produktu, a następnie oliwę z oliwek, olej słonecznikowy, emolient, masło shea, glicerynę, witaminę E, humektant, trehalozę, olej lniany, olej makadamia, olej kokosowy, olej arganowy, olej z awokado, pantenol, alantoinę. Znowu mamy kompleks tych trzech składników, kwas cytrynowy, ekstrakt z rozmarynu i antyoksydant, który może być również konserwantem. Słuchajcie, zobaczcie, skład jest bardzo treściwy. Mamy tutaj ogromną ilość olejków. Nie ma żadnych substancji kontrowersyjnych. Nie ma tutaj jakiejś parafiny, która będzie nas zabezpieczała. Są bardzo fajnie działające na skórę emolienty ochronne. Mamy tutaj właśnie te olejki, masełko shea. Naprawdę bardzo fajny skład. Do tego pantenol, żadnych substancji typu zapachy. Jak dla mnie bomba. No i jeszcze na zakończenie jeden preparat, o którym musimy dzisiaj powiedzieć, czyli coś do pielęgnacji ciała. I będzie to delikatny żel. Tak sobie pomyślałam, że właśnie omawiając produkty marki Basic Lab, wybiorę dla Was takie kilka preparatów z różnych gam. No i właśnie teraz zatrzymałam się na chwilę przy tym żelu myjącym do ciała. Co on takiego posiada w składzie? I znowu mamy oczywiście bazę, czyli wodę. Następnie mamy substancję myjącą, kolejną substancję myjącą, glicerynę, sok aloesowy, oligosacharyd, inulinę, pantenol, hialuronian sodu, trehalozę, kompleks, dwa humektanty, kwas cytrynowy, dwa konserwanty i związki zapachowe. O, i właśnie. Mamy coś, o czym wspominałam Wam wcześniej, czyli producent stosuje hipoalergiczne zapachy, ale uwaga, są na samym końcu składu, więc będzie ich dosłownie niewielka ilość, przez co też preparat mimo wszystko będzie dla nas przyjemny podczas kąpieli. Mamy delikatnie myjące substancje, nie ma tutaj żadnych SLS-ów, SLS-ów, jakichś silnych detergentów, a mimo wszystko preparat ma myć i oczyszczać, zachowując tę hydrolipidową barierę naszego naskórka, bo jak widzicie później w składzie mamy kolejne substancje, które będą fajnie, czynnie wpływały na tą naszą skórę. Mamy ten kompleks, mamy kwas hialuronowy, mamy inulinę, jest trehaloza. Są wszystkie naprawdę takie fajne substancje, dzięki którym skóra będzie oczyszczona,
ale nie będzie zaburzona jej równowaga hydrolipidowa, będzie wygładzona, a będzie nawilżona. Naprawdę kolejny na liście bardzo fajny dermokosmetyk. No i teraz przyszedł ten moment, żeby podsumować i opowiedzieć Wam taką końcówkę i to moją opinię na temat kosmetyków marki Basic Lab. Jeśli o mnie chodzi, to ja jestem zachwycona tym, że mamy polską markę, która tworzy dermokosmetyki o bardzo ciekawych składach. Nie korzysta z substancji kontrowersyjnych w tych preparatach. Kieruje je do osób ze skórą wrażliwą, do takich osób, które często, ich skóra często ulega podrażnieniom, zarówno w pielęgnacji, jeśli chodzi o twarz, ale również też w tej pielęgnacji naszego ciała. Skupia się na zastosowaniu fajnych substancji aktywnych, ceny są zróżnicowane, pojemności dla każdego coś się znajdzie. Ja trzymam kciuki, żeby ta właśnie polska marka rozwijała się tak, jak się rozwija, bo wy doskonale o tym wiecie, że ja nie jestem zwolenniczką pielęgnacji naturalnej, ale też nie jestem przeciwniczką pielęgnacji naturalnej. Natomiast podoba mi się to, że są takie marki jak właśnie Basic Lab, które korzystają z tych substancji naturalnych, ale też korzystają z substancji takich bardziej chemicznych, tradycyjnych, które wiemy, że mają, że nie mają tego złego wpływu na naszą skórę. I jeśli tak jak ja, wy nie korzystacie z kosmetyków naturalnych albo wiecie, że wasza skóra źle na nie reaguje, to myślę, że warto się na chwilę zatrzymać przy tej marce i nią zainteresować. Przyjrzyjcie sobie koniecznie ofertę produktów pielęgnacyjnych, jeśli chodzi o kurację serum do twarzy. Bo z tego co zauważyłam, jest tam naprawdę ogromna ilość fajnych preparatów. Ktoś z Was pisał mi o jednym z nich, który zawiera witaminę C i też troszeczkę się tam przeglądałam. Bardzo fajna forma witaminy C, taka, która jest jedną z najbardziej stabilnych form witaminy C, ale też jest skierowana do osób ze skórą wrażliwą. Warto. Naprawdę warto i myślę, że można sobie wpisać tę markę na listę. Jeśli będziecie przy okazji w Superfarm, to możecie stacjonarnie sprawdzić te kosmetyki, przejrzeć sobie ich składy, no i zdecydować, czy chcecie, czy też nie. Tym właśnie akcentem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i za to, że wytrwaliście do końca, obejrzeliście ten film, który dla Was przygotowałam o kolejnej polskiej ciekawej marce tworzącej dermokosmetyki skierowane do wrażliwców w bardzo fajnych cenach. Myślę, że każdy znajdzie coś na swoją kieszeń. Dziękuję Wam za uwagę i oczywiście widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!